Tworzenie muzyki wydawało mi się pewnego rodzaju tajemnicą, bo w pewnym momencie tego procesu tak naprawdę nie wiesz, co stworzysz. A czasami wiesz od razu i to mega inspiruje, bo możesz sobie coś dopowiedzieć za pomocą instrumentu. A czasem jest tak, że idziesz po takim lesie i nagle ci coś gra. Kiedy wchodzisz do kina, zaczyna się seans. Jakim widzem jesteś? Na co zwracasz uwagę? No, oczywiste jest to, że zwracam uwagę w dużej mierze na muzę. A są takie momenty, kiedy o niej zapominasz? Tak, tak. Jeżeli jest właśnie to połączenie, że na tyle jest dobrze wszystko jakby dopasowane sobie w warstwie dźwiękowo-muzycznej, to wtedy oddaje się filmowi. I jeżeli to wszystko razem gra, to nagle kino cię zabiera i zapominasz, że jesteś kompozytorem, po prostu jesteś widzem i przeżywasz film. W ostatniej rodzinie faktycznie no to było o tyle ciekawe doświadczenie, bo mieliśmy całe multum wspaniałych piosenek, hiciorów w zasadzie. W momencie, gdy pojawiała się muzyka ilustracyjna po raz pierwszy raz w filmie, to już praktycznie scena finałowa. Pomyślałem, że warto pójść w taki minimalizm i w coś takiego chłodnego emocjonalnie, aby widz mógł bardziej przeżywać to, co widzi w danym momencie na ekranie i podąża za historią. Rzecz, którą on zrobił, musiał na nowo zaaranżować temat z Casablanki, który jest w trakcie ostatniej audycji Tomka, ponieważ nie mogliśmy zdobyć praw do nagrania tego oryginalnego. W związku z tym poprosiliśmy Atanasa o dosyć karkołomną pracę, żeby odtworzyć w całości ten utwór. No i zrobił to w taki sposób, że nikt na to nie zwrócił uwagi, co jest najlepszym z możliwych komplementów. No i ja też chylę czoła, bo wiem, ile go to pracy i nerwów kosztowało. Folklor bałkański i folklor słowiański. W jaki sposób mogą się ze sobą łączyć? Jakie są punkty styczne? Wiesz, kurczę, trzeba się chyba urodzić w Bułgarii i wychować w Polsce. Jedyny chyba na ten taki patent mógłby być, bo... Ale faktycznie jest takie dziwne połączenie, bo słowiańszczyzna też mnie na maksa kręci i bułgarski folklor totalnie też w ogóle. A muza bułgarska to jest w ogóle odjazd. Słucham w ogóle jako ćwiczeniówek. To jest tak trudny folklor, chyba jeden z trudniejszych na świecie. Jeżeli chodzi o harmonię, śpiewy, białe głosy. Tak, to jest niesamowite, niesamowite. Ale właśnie gdzieś tam płynie mi to we krwi. I w sercu. I w sercu i bardzo, bardzo lubię łączyć to. Trans. Trans jest taką naturą, która gdzieś tam płynęła w nas od korzeni, od zarania dziejów. Zawsze gdzieś tam pociągało mnie w to, ta ludyczność i ta pierwotność.
Dlatego pamiętam właśnie, jak pracowaliśmy nad legendami polskimi z Tomkiem Bagińskim, to pod Twardowskim chcieliśmy odejść od tego sci-fi świata i trochę ukazać ten nasz słowiański sznyt i wnerw. Atanas jest jednym z tych niewielu twórców, którzy przy zachowaniu takiej fantastycznej oryginalności brzmień i częstym wykorzystaniu brzmień tradycyjnych potrafią też to wykorzystać w muzyce elektronicznej, czyli on ma to tło swoje z dwóch różnych światów i to bardzo, bardzo fajnie działa. I w tym wypadku wykorzystywaliśmy oba te tryby Atanasa, że tak powiem. To jest takie magiczne miejsce, gdzie panuje cisza, prawda? Podobno tak. Dla mnie cisza to w ogóle jest pauza w muzyce i w filmie. Naprawdę robi robotę. Pamiętam, jak przy filmie Ambition, kiedy pisałem muzykę, zastanawiałem się, jak ta cisza może brzmieć dla na przykład innych cywilizacji, których jeszcze nie odkryliśmy. Nicely done. Let's begin. Reżyser serialu Belfair bardzo długo mówił, że w temacie muzyki do tej produkcji pojawia się takie specyficzne, butelkowe brzmienie. Zachwycali się takim brzmieniem, które ma w sobie takie dmuchane elementy. Był przetworzony syntezator przez pogłos bardzo krótki i było takie wrażenie takiego podmuchu. Tajemnica filmowej narracji jest ciekawym narzędziem, bo nie wiedząc, co się wydarzy, inspirujemy się, by stworzyć coś nowego. Pamiętam w przypadku Belfra, pierwszy raz zobaczyłem te lasy, w których się znajdujemy właśnie tutaj teraz. To, że nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, poniekąd było bardzo inspirujące. Kończę tutaj soundtrack do Pułapki. Jestem akurat na ostatnim odcinku. Finałowe sceny, pościgi. Więc mamy akurat tutaj na tapecie scenę akcji, którą trzeba troszeczkę zróżnicować. Bo trwa przez 4 minuty, więc nie możemy przez 4 minuty grać akcją. Trzeba stopniować te napięcia. I zazwyczaj dla mnie na przykład pierwsze i ostatnie odcinki zawsze są takie najbardziej wymagające. Bo najpierw zawiązuje się jakaś historia, a później się zamyka. I pewnego rodzaju klamra w muzyce też powinna się znaleźć. Twoje imię Atanas to też historia, która za nim idzie i znaczenie. Tak, no jest faktycznie. Święty Atanasius, nieśmiertelny.